Cześć, w dzisiejszym odcinku będziemy sobie korygować ustawienie wałka rozrządu na zero, ponieważ w seryjnych silnikach ten wałek rozrządu jest trochę wyprzedzony względem prawdziwego górnego martwego punktu na silniku. Także zapraszam. Tutaj mamy przykład silnika 139 QMB, który buduję. Póki co dalszych odcinków na razie nie będzie, ponieważ muszę zbudować maszynę i mam przystój. Ale wracając do tematu, chcę uzyskać teraz idealne zero, czyli dwa zawory na równo mają być otwarte w górnym martwym punkcie w trakcie współotwarcia zaworów. Do tej charakterystyki, jaką buduję, będzie to optymalne rozwiązanie. I również, gdy będę sobie odbijać wcięcia na zawory plasteliną, osiągnę prawie że idealny rezultat, jaki oczekuję. A później mogę sobie to korygować i życie pokaże, czy takie ustawienie da radę i będzie miało prawo działać. Co potrzebujemy? Potrzebujemy cztery śruby w przypadku takiej głowicy, gdzie mostek jest skręcony do głowicy, nie jest razem. Dlatego trzeba to skręcić. Nie musi być to bardzo mocno tutaj skręcone. Tyle wystarczy. Tutaj mam pręt gwintowany M6 oraz nakrętki, podkładki z M8. Takie miałem pod ręką. Dwie nakrętki tutaj od dołu skontrowane. I tyle, nie? Z tym, że na samym początku jest ciężko to obrócić. I drugą rzecz, którą będziemy potrzebować, to jest taki płaskownik. Sobie zrobiłem z wcięciem. Ponieważ tutaj sobie musimy przyłożyć i narysować nowe cechy. Z płaskownika jest łatwo, gdy nie będzie tego wycięcia, będzie sobie latać na boki tutaj. Dlatego jest to wycięcie. Tutaj przesadziłem trochę z nim, aczkolwiek wolałem, żeby tutaj był luz. Dobrze, i mamy trzy wałki. Mamy profilowany wałek przeze mnie, czyli seryjny, który został oszlifowany tutaj dole i czasy zostały zmienione. Mamy wałek z Gimoto 80 i tutaj jakiś inny wałek, nie wiem czy nawet on jest seryjny, chyba tak. To się okaże dopiero na wykresach, gdy będę takowe robić. Dobrze, mamy to skręcone, luz zaworowy oczywiście musi być na zero, czyli jak wy to skręcicie, teraz muszę obrócić tym wałkiem, będziecie skręcać tak, prawdaż? W ten sposób będzie tutaj luźno i tutaj nie może być żadnego luzu góra-dół. Bok, w boki luz będzie, ale góra-dół nie ma być luzu. Gdy to mamy już zrobione, czyli odkręcamy sobie klucz numer 9, luzujemy nakrętkę, dokręcamy śrubkę, upewniamy się, lekko dokręcamy, nie trzeba mocno, to tylko ma być do pomiaru. Kolejno tutaj nakrętka. Odkręcamy, wkręcamy śrubkę, ok, dokręcamy lekko, gdy mocno, ze śrubą przeciągniecie i już nie będzie tego odczytu, jaki chcemy uzyskać. Nie ma luzów, na boki jedynie są, tak, tu zawsze będą lekkie luzy. I teraz, żeby sobie obrócić ten wałek rozrządu, musicie sobie wziąć szczypce do pierścieni Zegera. Mi najwygodniej jest w ten sposób to robić. Tutaj mamy dziurkę. Nie wiem, czy w seryjnym też jest dziurka. Jest w seryjnym dziurka. To raczej będzie seryjny wałek. I tutaj sobie zapieramy idealnie. Szczypce tutaj się pokrywają, prawda? Tylko muszą być ściśnięte. I przekręcamy. I to samo sobie wskoczy. I to samo sobie wskoczy. I teraz musimy kontrolnie sobie poruszać przód, tył. I zrobić w ten sposób, żeby zawory tutaj były na tej samej wysokości otwarte, tak? One same się ułożą. Zobaczcie. Są lekko uchylone te zawory. Ale są obydwa zawory otwarte na tej samej wysokości. One są przerobione i w ogóle ta głowica jest przerobiona. Ale musicie mi uwierzyć, że są otwarte na tej samej wysokości. I cechy do ustawienia rozrządu, zobaczcie, już się nie zgrywają, prawda? Dlatego teraz, gdy mamy to ustawione, przykładamy sobie ten płaskownik, bierzemy płaski nożyk, można tutaj zrobić sobie dwa otwory w tym płaskowniku
mieć tylko wyłącznie do tego silnika, to przykręcamy i wtedy fajnie odrysujemy. Wtedy jest jeszcze lepiej, ale ja tak nie robiłem i odrysowujemy sobie ostrzem cechy. Można sobie tutaj całą cechę przerysować w ten sposób. Potem przesunąć to i tutaj również całą cechę sobie przerysować. Z wałkiem rozrządu nic się nie stanie, gdy tak go porysujecie. Ważne, żeby opyłki sobie potem zebrać. I mamy nowe cechy do ustawienia rozrządu. I żeby dobrze to ustawić, później przy montażu silnika trzeba sobie ten element przyłożyć. Tutaj oczywiście najdzie Wam łańcuszek rozrządu. Tutaj mam blokadę ze starego łańcuszka rozrządu. To Wam zademonstruję. O, proszę, tu będzie łańcuszek rozrządu, prawda? I nowe cechy idealnie nam się pokrywają. I dobrze by było tak to zostawić, tak? Gdy w tą stronę będzie bardziej przesunięty, to będziemy mieć zawór sące bardziej otwarty. Czyli w ten sposób, tak? Tak jak jest fabrycznie, to bardziej zawór sący jest otwarty, a bardziej zamknięty zawór wydechowy, tak? Gdy zaś w drugą stronę, czyli w tamtą stronę jest wałek przesunięty w ten sposób, mamy później zamykany zawór wydechowy, ponieważ tutaj on się zamyka i mamy zamknięty zawór sący. Czyli jeszcze nie jest otwierany. No, dobrze powiedziałem, dobrze. Więc ten wałek rozrządu mam zrobiony. Teraz sobie to rozkręcę. Wyjmujemy mostek. Mostek ma tulejki ustalające włożone. Tu jak jest wycięcie, ta kropka, wtedy to demontujcie. Czyli ten otwór, tutaj to wycięcie i wtedy możecie demontować to. Bo tak może Wam pęknąć ten mostek, tak? Będzie jakieś napieranie na niego i zobaczcie, jak to jest. O, widać? Fabryczne, a te nasze. Oczywiście sam wał korbowy na punkcie T, na kole magnesowym, również nie jest idealny, zero. Jest lekko przesunięty, tak? Więc to też trzeba będzie zrównać i zrobić nowe oznaczenie punktu T na kole magnesowym. Teraz wałek tuningowy. Jak tuning, to raczej będzie większe współotwarcie zaworów, tak? Patrzcie, tuning. Faktycznie, są inne czasy i no powiem Wam, ma to rację bytu. Nie jest tak hardkorowo jak A9, ale A9 tutaj nie wrzucicie do takiej głowicy z zaworami od 50. Teraz sobie to skręcimy ładnie. I ponownie trzeba ustawić zerowy luz zaworowy, ponieważ tu jest inny wałek i mogą być drobne odchyłki, więc to trzeba sobie ustawić znów od nowa. Okay. Lekko dokręcamy, tylko żeby ta śruba się nie przestawiła, więc ją obserwujemy albo bierzemy kluczek. Ok, nie ma luzu. I ta sama sytuacja. Chwytam, obkręcam. Ok, zobaczcie, tutaj mamy w ten sposób zawory otwarte. Widać? A cechy mamy w ten sposób. Czyli ponownie sobie trzeba to oznaczyć. Ok, mamy oznaczone to. Gdy zrobimy to na równo, tak? Tak jak powinno być fabrycznie, w ten sposób, tak? Jest równo. Zobaczcie, zawór sący jest bardziej otwarty, zawór wydechowy bardziej zamknięty. I w tym silniku dobrze by było wziąć sobie czujnik zegarowy, dwa czujniki zegarowe, przykręcić w te miejsca, bądź na jakiejś płycie i sprawdzić otwarcie zaworu tego i tego, ponieważ
Możecie lekko to przekręcić. Zobaczcie. Biorę i lekko mogę sobie przekręcić. Na przykład w ten sposób. Wydech zamknięty, dolot. Dolot zamknięty, wydech otwarty. Zaś mogę w drugą stronę to sobie przekręcić. W ten sposób. Dolot otwarty, wydech zamknięty. Tutaj ważne jest, żeby to samo z siebie swobodnie skoczyło na to ustawienie i żeby sprawdzić to na oko, tak? Idealnie tego nie zrobicie w tym silniku, z tymi sprężynami, z tymi dźwigienkami. Więc od razu mówię, że idealny sposób na to by był jeszcze tutaj dwa czujniki zegarowe, tutaj jakaś blacha z otworem i sondy pomiarowe w ten sposób. Ale tutaj chodzi mniej więcej o to, żeby to było na równo, tak? Czyli tutaj i tutaj, żeby to było na równo. Można wziąć sobie szczelinomierz i sobie mierzyć tutaj pod przylgnią zaworową. Przykładowo weźmy sobie 0,20, wchodzi bez problemu, 0,50, czyli pół milimetra, wchodzi bez problemu i tak sobie możecie to mierzyć, tak, i ustawić. Większość kolizji w silniku spotkania tłoka z zaworem jest w chwili właśnie overlapu. W chwili, gdy zawór sące jest otwarty, zawór wydechowy jest otwarty, i zaczyna się bardziej otwierać bardzo szybko zawór sący i za tą centralną linią overlapu jest bum w tłok. Zawór i dziękuję, po zawodach. Dobrze, także widzicie, jest lekka odchyłka. W seryjnym silniku bym to olał, 80 też bym olał, w wyczynowym silniku już bym tego nie olewał. I dlatego stosuje się koła z regulowanymi fazami rozrządu. Ponieważ można sobie zaworem wydechowym zrobić przepływ do lotu, czyli jeszcze później jest zamykany zawór wydechowy, przy wyższej partii obrotów bardziej napełnia się cylinder mieszanką. Teoretycznie, praktycznie, praktyka okazuje różnie, ponieważ może być zły przepływ, zła prędkość obrotowa silnika, inaczej chcemy silnik kręcić. Są dwa różne czasy nawałku rozrządu, tych krzywek nawałku rozrządu i to jest dużo, dużo czynników. W dzisiejszym filmiku chciałem Wam tylko to pokazać. Przy dźwigienkach rolkowych, gdzie są łożyskowane, nie są ślizgowe tak jak tutaj, ten sposób działa wyśmienicie. Przy takich dźwigienkach niestety jest lekka korekta, tak? Też zależy jaki profil, jakie dźwigienki i tak dalej. Także na razie. Tu jeszcze na szybko dogram, jak mój homemade zrobiłem. Tak to chyba się mówi. Zobaczcie. Obydwa zawory na tej samej wysokości. Widać? Jeden i drugi. Tak organoleptycznie. I cecha do ustawienia rozrządu idealnie równo. Jak to zrobiłem? Ta zębatka jest przestawiona względem wałka. Najpierw odrysowałem sobie tutaj na wałku równo linię. Zrobiłem nacięcie małe dremelem i kolejno do tej linii starałem się złożyć wałek rozrządu. Sprawdziłem właśnie to w ten sposób i zrobiłem całą linię prosto. Przy składaniu tego wałka rozrządu już nie będę miał problemu z rozrządem. Jest to wałek, który szlifowałem od dołu. O nim zrobię osobny odcinek. I tutaj śruby regulacyjne, jak widzicie, muszą być wykręcone, aczkolwiek nie są hardkorowo wykręcone. To jest zebrane gdzieś około 0,5 mm. Tyle wystarczy, żeby już zrobić sobie fajne czasy rozrządu. I żeby maksymalnie nie ściskać tych sprężyn, żeby nie zcięło uszczelniacze. Ok, to tyle.